się Piotr Włodarczyk. Kandyduję na burmistrza miasta i gminy Kluczbork oraz trzeciego miejsca do powiatu. Chciałbym powiedzieć, że mam bardzo duże doświadczenie administracyjne, nie tylko na szczeblu gminnym, ale także na szczeblu wojewódzkim i centralnym, o czym świadczy właśnie moje na przykład CV. Tak? Przede wszystkim chciałbym w Kluczborku zająć się ludźmi, bo dla miasta coś zostało zrobione, teraz najwyższy czas zająć się ludźmi. Następną sprawą, którą chciałbym się zająć w Kluczborku, to jest pomoc przedsiębiorcom. To jest bardzo ważna sprawa, dlatego że nie ma równych szans między kluczborskimi przedsiębiorcami, a na przykład supermarketami, tak, które mają olbrzymie parkingi, a tutaj naszym przedsiębiorcom ogranicza się prawo do parkingów, prawo do podjazdu ludzi pod, nie wiem, sklepy czy inne instytucje. Chcę pominąć sprawę oceny rządu pana burmistrza. A dlaczego? No dlaczego? Wie pan, ja nie chciałbym, żeby to się przeraziło w jakąś... Znaczy nie, no bo żeby ubiegać się o to stanowisko, to jakoś też trzeba się nie zgadzać, tak, z obecnymi rządami. No na przykład, tak, nie zgadzam się, ale rzeczywiście, ale nie chciałbym dokonywać całościowej oceny, bo tak to zrozumiałem. Natomiast mogę się odnieść na przykład do braku dialogu, tak, który zaobserwowałem, jak pan pewnie wie, reprezentowałem kupców, którzy walczyli o swoje miejsca pracy, ponieważ w trakcie remontu rynku i ratusza zmieniono im jak gdyby warunki prowadzenia działalności gospodarczej i mimo protestów, i to dosyć długich, poproszono mnie potem, żebym ich reprezentował na sesji Rady Miejskiej. To jest jak gdyby taka najważniejsza sprawa. Natomiast jak oceniam swoje szanse, wie pan, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że mam szansę jak każdy. Przede wszystkim chciałbym, żeby ludzie zainteresowali się moim programem. Dlatego zrobiłem stronę internetową, a także mam profil, fanpage'a na Facebooku, tak? Znaczy fanpage'a mam. Przez to postaram się dotrzeć do ludzi, bo zależy mi na tym, żeby osoby zainteresowane przeczytały program, zapoznały się z tym programem. Tam praktycznie zawarłem, oczywiście skrótowo, bo w hasłach to jest zrobione, ale wydaje mi się, że dosyć czytelnie, bo z podziałem na odpowiednie punkty.